Kolejny druk. Likwidacja jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa. Projekt grupy mieszkańców miasta, druk nr 1397. Pierwsze czytanie. Referuje pełnomocnik Komitetu Ruchu pani Kotar za likwidacją Straży Miejskiej. Tutaj nie wiem, co jest pan Wojciech Balan, a referuje pani Sylwia Radnicka. To pan. Bardzo proszę. Chciałbym powiedzieć, że jest to projekt obywatelski, jest to inicjatywa obywatelska, którą taką podpisało się ponad 5 tysięcy mieszkańców Krakowa. To czy było tak w czasie spotkania? Chciałbym oddać głos koordynatorce projektu Adrianki Siły. Proszę. Dobrze. Pani Sylwia Radnicka, czy? Koordynatorka akcji zbierania podpisów pod projektem uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Krakowie. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj projekt uchwały mającej na celu likwidację jednostki organizacyjnej pod nazwą Straż Miejska Miasta Krakowa. Jesteśmy przekonani, że w obecnym kształcie Straż Miejska jest informacją zbędną oraz nie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Naszym zdaniem jej kompetencje w 90% pokrywają się z kompetencjami innych organów. Po pierwsze, weźmy pod uwagę uprawnienia związane z dbaniem o bezpieczeństwo dróg drogowych. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z ubiegłego roku, to głównie tym zajmują się strażnicy. W ostatnich latach aktywność w tym obszarze wzrosła aż 200%, podczas gdy w innych obszarach to jest 3. I te 200% to właśnie ilość mandatów, które wystawiają strażnicy miejscy źle parkującym kierowcom. Dla strażników miejskich jest to najprostszy i najszybszy sposób na zwiększenie wpływów do budżetu. W obliczu licznych doniesień możemy również przypuszczać, że w tej kwestii na strażników miejskich wywierana jest presja. Pozwolę sobie przytoczyć przypadek z Nowej Huty i fragment listu funkcjonariuszy do Dziennika Polskiego. Wciąż na porządku dziennym są przypadki wywierania przez naczelnika ogromnej presji na wyniki, czyli mandaty. Sama zmiana na stanowisku komendanta to zdecydowanie za mało, aby naprawdę mogło się coś istotnie zmienić na lepsze w krakowskiej straży. Strażnicy twierdzą też, że podczas jednej z ostatnich odpraw usłyszeli: ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś wrócił z rejonu bez mandatu. To wasz psi obowiązek. Szanowni Państwo, czy naprawdę takiego oblicza strażników miejskich oczekujemy? Po drugie, kompetencje związane z utrzymaniem porządku publicznego. Najczęstszy, ale zarazem najbardziej populistyczny argument brzmi: czy wyobrażają sobie Państwo, że policja będzie zamiast strażników miejskich chociażby sprzątać po psach? Odpowiadam więc: nie wyobrażamy sobie. Nie wyobrażamy sobie, ponieważ Straż Miejska obecnie nie wykonuje tego typu zadań. Ich rola ogranicza się do wyzwania pracowników miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Więc dlaczego ci pracownicy nie mogli do tych zadań wykonywać samodzielnie? Czy naprawdę potrzebny jest strażnik miejski stojący nad ich głowami i nadzorujący, czy sprzątają wystarczająco dokładnie? Kolejnym pytaniem, jakie słyszymy, jest: kto będzie odśmierzał chodniki czy grabił liście, jeżeli zlikwidujemy Straż Miejską? No, szanowni Państwo, czy ktokolwiek z Państwa choć raz widział strażnika miejskiego grabiącego liście albo odśmierzającego chodnik? Nie, ponieważ tym również zajmuje się zewnętrzna wynajęta firma. I po trzecie, kwestie bezpieczeństwa. I tutaj zdania są podzielone. Część uważa, że Straż Miejska została powołana do tego, aby o bezpieczeństwo w mieście dbać, część, że nie. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Straży Miejskiej zdają się zdecydowanie odżegnywać od tego obszaru kompetencji. Więc skoro tak, to pytam, po co strażnikom miejskim pałki, paralizatory i kajdanki? Jeżeli ich rola ma się ograniczać jedynie do dbania o szeroko rozumiany porządek publiczny, to dlaczego mają prawo nosić ze sobą środki przymusu bezpośredniego? Po co im one, jeżeli w świetle ustawy nie mają prawa nikogo zatrzymać? To są kompetencje, które należą do policji. To policja może kogoś zatrzymać w trakcie bójki, to policja może wystawić mandat na podstawie monitoringu i to policja w końcu jest przekonana, że jest w stanie strażników miejskich bez problemu zastąpić. Mówimy, że strażnicy miejscy pilnują porządku w mieście. Bzdura. Za nasze pieniądze porządku w Krakowie
tematy pierwotniarskie. Tylko w ubiegłym roku na ochronę obiektów należących do Urzędu Miasta Krakowa wydaliśmy prawie 2 miliony złotych. Czym w tym czasie zajmowali się strażnicy? I jeszcze kilka słów o dobrym imieniu Krakowa. Pozwolę sobie zacytować kilka nagłówków. Straż Miejska bije i nadużywa siły. Strażnicy z Krakowa nadal muszą polować na kierowców. Kraków. Straż Miejska nie zatrzymała się widząc zdarzenie pojazdu. Kraków. Czy Straż Miejska w obiegu cię przekroczyła uprawnienia? Strażnik zapomniał, że wypisał 159 mandatów. Sprawę bada prokurator. To tylko kilka przykładów doniesień, które można znaleźć w prasie. Państwo zobaczą, ale nie spotkałam się z podobną ilością negatywnych komentarzy, chociażby pod adresem funkcjonariuszy policji. To doskonale pokazuje, że Straż Miejska jest jednostką sprzyjającą rodzeniu się patologii. Ciągle słyszymy, że strażnicy miejscy w Krakowie stawiali się ponad prawem, czy żądali łapówek. Nie liczą tylko o oszarpaniach, pobiciach, nadużyciach siły. I proszę mi wierzyć, to nie są tylko doniesienia medialne. My przez te 4 miesiące, kiedy zbieraliśmy podpisy, przeprowadziliśmy tysiące rozmów z mieszkańcami. Rozmawialiśmy ze sklepikarzami, którzy choć twierdzili, że popierają nasz projekt, nie chcieli się pod nim podpisać z obawy przed represjami, które mogłyby ich spotkać. Spotkaliśmy kobietę, która opowiadała o tym, że jej mąż został przez strażników miejskich pobity. I to są prawdziwe historie, prawdziwi ludzie, którzy na własnej skórze odczuli bezsens istnienia Straży Miejskiej. I skoro nam bez problemu udało się ich spotkać, to jestem pewna, że Państwo również nie mieli z tym żadnego problemu. Jeśli te argumenty ciągle do Państwa nie przemawiają, to jest jeszcze jeden. Ekonomia. 30 milionów rocznie. 30 milionów rocznie na działalność służby, która jest sporem sztucznym i niepotrzebnym. Służby, której zadania z powodzeniem wykonuje MPO, ZIKI, MPK czy Policja. Służby, która w kilkunastu miastach w Polsce została już zlikwidowana. Została zlikwidowana i nie wiązało się to z krachem bezpieczeństwa czy porządku publicznego w tych miastach. Została zlikwidowana i w kasach tych miast zostały miliony złotych, które można było przeznaczyć na pożyteczne cele. Nie wierzę, że dla Państwa to jest ciągle za mało argumentów. Ale pewnie powiedzą Państwo, że to są wszystko argumenty ludzi, którzy znajdują się na zewnątrz Straży Miejskiej, którzy nie znają jej specyfikacji. No to nie do końca tak jest. My wczoraj dostaliśmy list od strażników miejskich, pisany przez strażników miejskich, którzy popierają likwidację tej formacji. Oni opisując błędy popełniane przez poprzedniego komendanta Straży Miejskiej Janusza Wiaterka i jego wczesnego zastępcę Zbigniewa Ulmana, przyznają, że wraz z powołaniem na stanowisko nowego komendanta wiązali z tym bardzo duże nadzieje. Jednak jak sami stwierdzają, były to nadzieje płonne, ponieważ przez 7 miesięcy w Straży Miejskiej nie zmieniło się nic. I tutaj również pozwolę sobie zacytować końcowy fragment ich listu, ponieważ on jest dość znamienny. Jesteśmy przekonani, że mimo obecnie dużych problemów na rynku pracy, wielu z nas podpisałoby się pod Państwa wnioskiem za rozwiązaniem krakowskiej Straży Miejskiej, bo jeśli osoby, takie jak na przykład opisane tu zastępca komendanta pan Zbigniew Ulman, nadal mają mieć znaczący wpływ na losy tej instytucji i osób w niej pracujących, to właśnie rozwiązanie jej byłoby chyba jedynym skutecznym sposobem na rozbicie tej klipi stworzonej przez byłego komendanta Wiaterka, której wydaje się, że jest nie do ruszenia i nie do obalenia. Szanowni Państwo, czas na reformę tej jednostki był 10 lat temu, kiedy po raz pierwszy dyskutowano tutaj nad wnioskiem o likwidację Straży Miejskiej. Czy ktokolwiek z Państwa jest w stanie zagwarantować, że za 10 lat nie spotkamy się tutaj ponownie, biedniejsi o kolejne 300 milionów i jeszcze bardziej przekonani o bezsensie istnienia Straży Miejskiej? Szanowni Państwo, ostatnią rzeczą, jaką powinni Państwo teraz zrobić, to traktowanie tego projektu jako projektu politycznego. Ten projekt jest odpowiedzią na głosy mieszkańców, którzy przychodzili do naszych biur w całej Polsce i opowiadali o bezsensie istnienia Straży Miejskiej. To jest projekt obywatelski. Projekt, pod którym podpisało się ponad 5 tysięcy mieszkańców Krakowa. I chciało się podpisać zdecydowanie więcej. Proszę uważać, to są kolejne podpisy pod likwidacją. To są podpisy mieszkańców, którzy ciągle dzwonią do naszego biura, ciągle przychodzą i chcą wyrazić poparcie dla akcji, chcą się pod nią podpisać. Szanowni Państwo, wyjdźcie z tego urzędu i porozmawiajcie z ludźmi na ulicy. Porozmawiajcie z mieszkańcami, którzy wybrali Was jako swoich przedstawicieli, żebyście dbali o ich interesy. Żebyście uchwalając uchwałę budżetową w rozsądny sposób wydawali ich pieniądze. I zapytajcie tych mieszkańców, czy chcą likwidacji. Ręczę, że odpowiedzą, że tak, że wolą, żeby ich pieniądze były przeznaczone
tymi starszymi. Rangers odpowiedzą, że bolą dwie pieniądze były przeznaczane na cele polityczne. I teraz, szanowni państwo, zastanówcie się, zanim zagłosujecie nad tym projektem. To są mieszkańcy Krakowa, którzy was wybrali. I oni są likwidacji. Więc państwu pozostaje teraz tylko odpowiedź na pytanie, czego w tej sytuacji powinniście chcieć być. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o podanie listy. Pierwszy zgłasza się od razu. Przepraszam, stanowiska klubu. Bardzo proszę, stanowisko klubu. Bardzo proszę, stanowisko klubu. Jerzy Woźniakiewicz, bardzo proszę. Jerzy Woźniakiewicz w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości będzie Krzysztof Dudek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, drodzy projektodawcy. Przygotowałem sobie kilka tez do tego wystąpienia klubowego, ale nie sposób tutaj nie odnieść się do wystąpienia mojej poprzedniczki referującej ideę tego projektu. Wielu dziennikarzy pytało mnie, jak to się stało, że 5 tysięcy mieszkańców Krakowa podpisało się pod tym projektem. Już wiem, jak to się stało. Jeżeli państwo stosowali takie argumenty i opowiadali takie niestworzone historie, trudno to inaczej nazwać, to no, przykro mi, że wprowadziliście państwo w błąd 5 tysięcy mieszkańców Krakowa. O czym pani w ogóle mówi? Jak to strażnik miejski, powiedziała pani, strażnik miejski powinien sprzątać po psie, a okazuje się, że nie sprząta, tylko wzywa MPO. Gdzie strażnik miejski? Bo kto twierdzi, że strażnik miejski powinien sprzątać po psie? I kiedy pani widziała, że strażnik miejski, widząc kubkę leżącą na chodniku, wzywa MPO? To są zadania Straży Miejskiej. Straż Miejska, owszem, egzekwuje przepisy wymagające od właścicieli uprzątnięcia odpadów po swoim czworonogu, ale nie zajmuje się sama ich sprzątaniem. Pyta pani, czy Straż Miejska odśnieża chodniki? Przecież nie odśnieża, więc po co jest? Nikt nigdy nie mówił, że Straż Miejska ma odśnieżać chodniki. Tym niemniej, rzeczywiście ktoś, jakaś służba powinna sprawdzać, czy te obowiązki administratorów są wypełniane. Ja nie będę odnosił się do całego szeregu innych argumentów, być może poniekąd w dalszej części mojego wystąpienia. Szanowni państwo, uważam, że chętnie powinniśmy dyskutować o sposobie działania Straży Miejskiej, o priorytetach, o tym, jakie Straży Miejskiej oczekują mieszkańcy Krakowa. Ale ta dyskusja powinna być oparta na faktach dotyczących działania krakowskiej Straży Miejskiej, a nie Straży Miejskiej w Polsce w różnych miejscach. Natomiast mamy do czynienia z akcją polityczną i demagogiczną, akcją prowadzoną w całej Polsce przez Ruch Palikota. Akcją oderwaną od lokalnych uwarunkowań i akcją, o czym sama referująca osoba mówiła, opartą o raport Najwyższej Izby Kontroli o Straży Miejskiej. Kiedy zajrzycie do tego raportu, rzeczywiście włos jeży się na głowie. Przeczytam tylko, zacytuję wstęp z publikacji opisującej ten raport na stronie NIK. Straż Miejska coraz bardziej przypomina policję drogową. Zamiast dbać o porządek na ulicach i osiedlach, strażnicy zajmują się przede wszystkim ściganiem kierowców, którzy przekraczają go z wolną prędkość. Czyja ten wzrastająca liczba fotoradarów, których właścicielami są samorządy i dalej. Statystyki wykazują stały i znaczący wzrost ujawnionych przez nie wykroczeń. Wynoszą 23% w latach 2005-2009. Ale nikt zwraca uwagę, że liczba interwencji najważniejszych dla obywateli w sprawie porządku publicznego wzrosła średnio zaledwie o 2,7%. I tutaj wykroczenia komunikacyjne stanowiły aż 27% w 2005, a w 2009 roku już 65% ogólnej liczby wszystkich ujawnionych wykroczeń. Nie zanudzając państwa, kolejny fragment z tego raportu. Przewinienia komunikacyjne to tylko jedna z 26 grup wykroczeń, które powinni ujawniać strażnicy, a są jednostki, w których 97% spośród wszystkich wystawionych mandatów dotyczy przewinień drogowych. Większość z nich wypisywana jest na podstawie fotoradarów. Tu jest cytowany przypadek ze Szczecinka, gdzie wykorzystanie radaru spowodowało w ciągu 2 lat wzrost liczby ujawnionych wykroczeń komunikacyjnych o 811%.
NIK zarzuca też, że strażnicy angażowani są do zadań, które do nich nie należą. Na przykład, cytuję, musieli wyłapywać i zapewniać opiekę bezpańskim psom, pobierać opłaty targowe, czy dostarczać posiłki osobom zatrzymanym przez policję. Znaczy, to są zadania oczywiście dla różnych innych służb. Szanowni Państwo, no nie dziwię się tej ogólnopolskiej akcji ruchu Palikota, bo jeżeli ja bym przeczytał ten raport, to sam bym był za zlikwidowaniem takich trzyosobowych straży gminnych, które nie robią nic innego, tylko czają się na bezpiecznych odcinkach dróg z fotoradarem, tylko po to, aby łapać samorządową kasę jakiejś biednej wsi. To jest patologia, która rzeczywiście wskazuje na to, że straż gminną należałoby rozwiązać tam, gdzie ona występuje. Ale to nie dotyczy w żadnym stopniu Krakowa. W Krakowie straż miejska ma zupełnie inne zadania. Warto wiedzieć, nie wiem czy pełniący projekt o tym wiedzą, że w ogóle nie obsługuje ona fotoradarów, poza tym urządzeniem naprawdę wszystkich świętych, które kontroluje wjazd do strefy, a nie prędkość poruszających się pojazdów. Szanowni Państwo, przez lata rzeczywiście nie byliśmy zadowoleni z funkcjonowania krakowskiej straży miejskiej. Gonitwa za wynikami, o której mówiła moja przedmówczyni, to fakt. Tak, na tym polegały działania strażników miejskich. Byli rozliczani włącznie z ilości uzyskanych mandatów, bo oznaczało to dla ówcześnie kierujących strażą miejską skuteczność jej działania. Ale to była sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Ale wbrew temu, co usłyszeliśmy przed chwilą, ta sytuacja się zmieniła. Również dzięki interwencjom Rady Miasta, Komisji Praworządności, którą mam przyjemność kierować, która na marginesie, bo o tym nie mówiłem, jest to wystąpienie klubowe, może powiem od razu, że jednogłośnie negatywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Prezydent miasta zadecydował o powołaniu nowego komendanta Straży Miejskiej. Komisja Praworządności, poza zaproponowanymi przez pana komendanta kierunkami zmian organizacyjnych oraz priorytetów, jednogłośnie również, jeśli dobrze pamiętam, pozytywnie zaopiniowała proponowane kierunki zmian. Może wymienię. Chodziło mi m.in. o zwiększenie samodzielności oddziałów. Podważamy też stanowisko klubu Komisji Praworządności czy Kolegii Radnych. To jest stanowisko naszego klubu, natomiast mówię również o tym, w jaki sposób Rada Miasta i jej organy dotychczas zajmowały się działaniami Straży Miejskiej. Ale przepraszam, czy ingerencja merytoryczna zawartość mojego wystąpienia jest kompetencją radnych, którzy wysłuchają? Nie, bardzo proszę o spokój. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jeżeli pan radny do tego satysfakcjonuje, wyjdę jeszcze raz na tą mównicę i przedstawię stanowisko Komisji Praworządności i negatywną opinię. Chciałem tego Państwu zaoszczędzić. Kierunki zmian, jakie przedstawił pan komendant, to zwiększenie samodzielności oddziałów, tak aby naczelnik sam był gospodarzem nadkierowanym przez siebie oddziale. Likwidacja centralnych referatów profilaktyki wykroczeń ekologicznego, właśnie po to, aby to naczelnik wiedział, w jakich szkołach prowadzone są zajęcia profilaktyczne, gdzie usuwane są dzikie wysypiska, jak postępują sprawy dotyczące postępowań w sprawach o wykroczenie. Kolejna propozycja to utworzenie grupy wsparcia, kilkunastoosobowej grupy strażników patrolowo-interwencyjnych, która nie będzie związana z danym miejscem, z danym oddziałem i będzie kierowana do działań tam, gdzie jest akurat taka potrzeba. Ma nastąpić także weryfikacja podziału terytorialnego jednostki, tak żeby optymalnie wykorzystywać posiadane siły i środki. To są zmiany organizacyjne, natomiast najbardziej istotny według mnie jest pełna akceptacja obecnego kierownictwa Straży Miejskiej dla pewnej prostej zasady, którą teraz po tylu latach stosowania innych zasad trzeba przekazać w dół i egzekwować jej przestrzeganie. A ta zasada brzmi, mandat nie jest celem, ale środkiem do rozwiązania problemu. I po raz pierwszy mamy, może nie po raz pierwszy, ale po latach mamy kierownictwo Straży Miejskiej, które właśnie taką filozofię wyznaje.
Ta filozofia przekłada się na konkretne działania. Po 7 miesiącach przejęcia kierownictwa przez pana komendanta Lamota. Tak, możemy to obserwować w statystykach, które oczywiście wszystkiego nie powiedzą, bo to tylko liczby, ale w pewien sposób obrazują zmianę kierunków i priorytetów. Proszę zobaczyć, że zakończył się wyścig za wynikami. Zakończyło się ściganie na siłę wykroczeń drogowych, bo nikt nie mówi o tym, żeby nie karać kierowców wtedy, kiedy popełniają wykroczenia tam, gdzie one rzeczywiście są szkodliwe. Chodzi o to, aby nie ustawiać patroli tam, gdzie najłatwiej osiągnąć dany wynik. Zakończyły się obławy na rowerzystów, o których też było głośno. W pierwszym półroczu 2013 roku strażnicy zastosowali więcej pouczeń o 20% niż w pierwszym półroczu 2012 roku kosztem działań represyjnych, mandatów karnych, których było o 15% mniej. To świadczy o tym, że rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana i nikt już nie nalega na to, aby strażnik w każdym wypadku, nie roztrząsając samemu indywidualnej sytuacji sprawcy wykroczenia, stawiał tylko najwyższy mandat. Warto też spojrzeć, jak wygląda sytuacja w kategoriach ujawnionych wykroczeń. Strażnicy podjęli mniej o ponad 9% interwencji drogowych, ale za to więcej, o 100% przeciwko obyczajowości publicznej, o 50% przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o 45% więcej przeciwko zdrowiu, czy o 23% przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. I to pokazuje w porównaniu pierwszego półrocza ubiegłego roku do pierwszego półrocza tego roku, jak bardzo zmieniły się priorytety Straży Miejskiej i czym obecnie zajmuje się Straż Miejska. Uważamy, że jest to dobry kierunek zmian Straży Miejskiej, ale oczywiście poddajemy go dyskusji. Do tej pory Komisja Praworządności się tym zajmowała. Jeżeli taka będzie wola Rady Miasta, to możemy w ogóle wprowadzić taki punkt na obrady sesji i dyskutować o tym, jak chcielibyśmy widzieć Straż Miejską, jakie powinna wypełniać zadania, a co naszym zdaniem jest nieistotne lub wręcz szkodliwe. Ale okazją do takiej dyskusji nie powinien być wniosek o jej rozwiązanie, bo leczenie przez likwidację to chyba zły sposób. Orędownicy rozwiązania Straży Miejskiej mówią, przekażmy kompetencje komuś innemu. I tutaj niektóre z tych kompetencji rzeczywiście łatwo przekazać komuś innemu, czy przynajmniej twierdzić, że łatwo je przekazać, bo kontrola ruchu drogowego, no oczywiście może przejąć to sekcja ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji. Osoby zakłócające porządek publiczny, spożywające alkohol, można powiedzieć, dobrze, można zgłaszać to na policję, przyjedzie patrol, podejmie interwencję. To są najprostsze sprawy, a jest wiele spraw szczegółowych. Kto zajmie się sprawami ekologicznymi i porządkowymi? Czy wyobrażają sobie Państwo policję tropiącą nielegalną odpływy z szampa i pukającą w celu sprawdzenia rachunków za ich wywóz? Chyba trochę szkoda, aby ta służba się tym zajmowała. Czy skierujemy policję na dzikie wysypiska? Czy ona ma właśnie w parkach zwracać uwagę, czy właściciele czworonogów, nie sprzątać po czworonogach, tylko zwracać uwagę, czy właściciele czworonogów sprzątają po swoich psach? W zimie policjanci zamiast zabezpieczenia bezpieczeństwa mają sprawdzać, czy odśnieżone są przez administratorów chodniki i posypane piaskiem. Proszę Państwa, jeżeli poziom bezpieczeństwa w Krakowie, jeżeli te kompetencje byłyby przekazane policji, a poziom bezpieczeństwa w Krakowie byłby dalej taki, jaki jest, to przy pierwszym incydencie, już nie chcę mówić, że takich rozmiarów jak na przykład w Sopocie, bo w Krakowie na szczęście policja nie popełnia tego rodzaju błędów, ale przy pierwszej większej zadymie, kolokwialnie mówiąc, na ulicach miasta, mieszkańcy zapytali, gdzie są policjanci. No, sprawdzają odpływy szamba, są na dzikich wysypiskach, patrzą, czy chodniki są posypane. Czy to by było odpowiednie? Nie. Od policji oczekujemy innego rodzaju działań. Kto by kontrolował paleniska? Kto by zajmował się sprawami smogu, który teraz absorbuje dużą część mieszkańców miasta? Nie ma do tego lepszych służb. Kontrola koncesji na sprzedaż alkoholu. Śledztwo urzędników, no, nie budzą takiego respektu w lokalach, w których
często w nocy podaje się alkohol jak straż miejska. Większość mieszkańców Krakowa moim zdaniem złapałaby się za głowę po kilkunastu dniach od likwidacji tej jednostki i naprawdę bardzo żałowała, że tego nie dopuściliśmy. Nie wspomniałem w tym, może to nie jest do końca istotą, ale jednak będąc radą tego miasta, musimy sobie zdawać też sprawę z kwestii społecznych. A w czasach kryzysu likwidacja 500 źródeł utrzymania krakowskich rodzin to jest jednak rzecz, nad którą warto się zastanowić. To oczywiście Straż Miejska nie jest po to, aby ludzie mieli pracę. Tym niemniej jest to kwestia na pewno istotna. Należy zatem dyskutować o zadaniach, o kompetencjach straży, pamiętając także o tym, że ta Rada Miasta już jasno się w tej sprawie wypowiadała. Myśmy podjęli rezolucję do MSW o przyspieszenie prac nad przekształceniem Straży Miejskiej w Policję Municypalną. I nie widzę potrzeby, aby to stanowisko Rady Miasta już raz wyrażone było zmieniane. Tak, chcemy, żeby Straż Miejska funkcjonowała inaczej. Najchętniej widzielibyśmy Państwa jako policjantów municypalnych czy miejskich. To są kierunki zmian, które postulujemy, ale nie likwidacja. A więc ze względu na ogólnopolską kampanię nie możemy bez wnikania w istotę działania krakowskiej jednostki podejmować lekkomyślnie decyzji o jej likwidacji. Podchodzimy z szacunkiem do 5000 podpisów mieszkańców Krakowa, którzy złożyły je pod tym projektem, no choć słysząc uzasadnienie, tak jak mówiłem, w pewien sposób rozumiem, dlaczego te podpisy się pojawiły, a z drugiej strony też, no nie ukrywajmy, Straż Miejska nie jest instytucją, którą wszyscy kochają, bo nie mogą jej wszyscy kochać. Czekamy na kolejne jaskółki zmian w Krakowskiej Straży Miejskiej. Popierając wyznaczone kierunki, jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję, ale myślę, że nie nad tym projektem. W tej chwili nie będę zgłaszał jeszcze wniosku o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, ponieważ nie chciałbym Państwu zamykać dyskusji nad projektem. Natomiast już teraz proszę o głos na koniec dyskusji, wtedy ten wniosek formalny złożę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Krzysztof Durek. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkodawcy. Pozwolę sobie wygłosić stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Krakowie. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko likwidacji Straży Miejskiej w Krakowie. Uważamy, że Straż Miejska jest istotnym elementem działającym na rzecz zapewnienia w naszym mieście ładu, porządku i bezpieczeństwa. Ponadto, szczególnie w okresie zimowym, jej działania są ważnym ogniwem systemu udzielania pomocy osobom bezdomnym, których życie znajduje się wtedy często w zagrożeniu. Kraków nie należy ani do najbezpieczniejszych, ani do najczystszych miast. Istnieje problem zanieczyszczania powietrza przez spalanie odpadów. Nie wydaje się możliwa realizacja tak zwanych uchwał śmieciowych bez udziału Straży Miejskiej i egzekucji. Działania strażników miejskich mają istotną rolę w zapewnieniu płynności ruchu, zarówno samochodowego, jak i pieszego. Nie można dopuścić, aby egzekucja prawa, szczególnie jeżeli chodzi o popełniane wykroczenia, które prowadzą do zakłócenia porządku, zanieczyszczania przestrzeni publicznej miasta oraz takich, które uniemożliwiają albo znacznie utrudniają ruch na ulicach, chodnikach i placach, stała się przyczyną likwidacji tej służby. To nie zmienia faktu, iż uważamy, że w Straży Miejskiej powinno dojść do głębokiej reformy zarówno jej struktur, jak i sposobu pełnienia służby. Nadmiar kadry kierowniczej, komendant, trzech zastępców, kilkudziesięciu naczelników i kierowników to gruba przesada i z pewnością nie wynika ona z potrzeb organizacji. Nasze sugestie, aby dokonać zmian, były dotychczas odrzucane, a jako klub mniejszościowy nie mamy możliwości przeprowadzenia stosownych uchwał zmieniających regulamin organizacji straży.
Kraków. Dlatego proponujemy, aby przy tej okazji przeprowadzić poważną dyskusję, ustalić wspólne stanowisko Rady i dokonać niezbędnych zmian. Nie można tego odkładać w nieskończoność, gdyż podnosi to koszty funkcjonowania Straży Miejskiej i obniża skuteczność jej działań. A swoją własną wypowiedź powiem w kolejności. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę w imieniu Klubu Przyjaźni Kraków, a pana Daniela. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja powiem tak, że odnoszę wrażenie, że Państwo nie do końca rozumieją zadanie, jakie prowadzi Straż Miejska, jakie tego typu służby prowadzą, bo przekazywanie jakichkolwiek kompetencji, które posiadają w mniejszym czy większym stopniu strażnicy miejscy jakimś służbom, jak pisze w uzasadnieniu, jak przedstawiane było uzasadnienie do podjęcia takiej inicjatywy, no mija się troszeczkę ze zrozumieniem całej sytuacji. Ja myślę, że na całym świecie, w wielu miastach istnieją zarówno policja, jak i służby typu policja municipalna, czy straż miejska po naszemu nazywaniu. Oczywiście powiem również, że martwi nas sytuacja, kiedy w innych miastach, w innych miejscowościach dochodzi do jakiejś dysfunkcji w działalności Straży Miejskiej. Natomiast my jesteśmy zainteresowani tym, co dzieje się w Krakowie. I ta dyskusja na temat funkcjonowania Straży Miejskiej przetoczyła się już nie pierwszy raz przez salę obrad Rady Miasta Krakowa. Oczywiście nic nie jest doskonałe i funkcjonowanie często potrzebne są zmiany i taką decyzję o tych zmianach podjął również prezydent miasta Krakowa, profesor Jacek Majkowski, który dokonał zmiany na stanowisku komendanta, widząc, że nie zmierza ona Straż Miejska w tym kierunku, którą by powinna zmierzać. Natomiast te zmiany, które dokonują się w tej chwili, one też pewnie nie są możliwe, wprowadzenie zmian z dnia na dzień. Zresztą tak jak widzimy również po innych ustawach, chociażby uchwała śmieciowa, która też ma pewne problemy. Ja myślę, że zmierzają w dobrym kierunku i to jest istotą rzeczy. I martwi mnie również sytuacja taka, że najprawdopodobniej ludzie, z którymi się prowadziło rozmowy, są w pewien sposób wprowadzani w błąd, czym straż się zajmuje, a zajmować nie powinna. Regulamin Straży Miejskiej mówi o tym, czym konkretnie się zajmuje, a wynikało to z wypowiedzi pani osoby, która to prezentowała wcześniej, że jest duże niezrozumienie w zadaniach Straży Miejskiej, których niestety, no mówmy się, policja nie wykona w wielu zakresach, a jakiekolwiek firmy również nie będą miały z kolei do tego kompetencji, żeby można to robić. Dlatego wydaje mi się, że dyskusja jest potrzebna, zmiany są potrzebne, ale w tej chwili one zmierzają w dobrym kierunku i Klub Przyjaźni Krakowa będzie głosował za odrzuceniem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Jerzy Soli. Pani Dorota Teodozja Maliszewska. Szanowni Państwo, moi poprzednicy dosyć merytorycznie się do sprawy odnieśli. Ale przecież ja będę to traktował jako happening. Pani pewnie znany z tego, z happeningu. I to tak, i w związku z tym tak do tego będę się odnosił. Otóż przedstawienie tego projektu, nie wiem czy on, czy ktoś inny, patrząc się na osoby, powierzył jako wypracowanie szkolne w którymś tam czasie. I to za to wypracowanie pewnie jest, nie wiem, temat, jakie jest społeczeństwo ogólnie, to bym dał mu piątkę rzeczywiście za zaangażowanie i życzyłbym sobie takie panie zbierające podpisy przy wyborach, które będą samorządowe. To myślę, że jeżeli dziewczyn było tak dużo i takie urodziwe, to tych podpisów powinno być raz 15 tysięcy, a nie 5. A więc dlatego mówię o happeningu. Dałbym piątkę, a nie celujący, ponieważ jednak tam pewne wzórki w tym wypracowaniu były. Ruch Palikota w swojej nazwie zabiera ruch i
i to opracowanie zostało powierzone osobom, które pierwsze kroki w ogóle w życiu stawiają, no i dlatego pewnie w tym ruchu zaczęły uczestniczyć. Cieszę się, że młodzi się angażują. Zapraszam ich, jak jeszcze będą pewnie w swoich doświadczeniach bogatsi, ponieważ mówią o pieniądzach, no, które niestety nie wykładają przecież na, jeżeli chodzi o podatki i tak dalej, bo to jest znikome, bo w zasadzie takie osoby powinny się wypowiadać, które ułożą na to miasto. Także jest to 5 tysięcy, to jest jakieś 7% chyba, czy 6-8% mieszkańców Krakowa. No tak jak mówię, czy takich zbierających. W zasadzie właśnie ja najbardziej interesujące w tym wystąpieniu była twarz. Bardzo miła jest sympatyczna tej osoby, która występowała. Dziękuję. Bardzo, bardzo proszę zabranie głosu panią Dorotę Teodorę Maliszewską. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. W ogóle nie będę się odnosić do wypowiedzi pani, która reprezentowała tutaj wnioskodawców. Bo nigdy staram się przy moim wieku i doświadczeniu nie odnosić się w żaden sposób do populizmu o podłożu politycznym. To nie jest ani mój poziom, ani moja bajka. Natomiast powiem o Straży Miejskiej Załkowski z mojego podwórka, z Prądnika Białego, dzielnicy czwartej, gdzie 6. kadencję jestem radną. Przez wiele kadencji byłam w zarządzie, począwszy od pierwszej kadencji pod przewodnictwem pana radnego Kosiora, a ostatnie 4 lata przed pójściem do Rady Miasta byłam przewodniczącą tej dzielnicy. Proszę państwa, przez 18 lat, każdy czwartek, pełniłam dyżur razem ze strażnikiem miasta. Rozwiązaliśmy przez te lata tysiące ludzkich spraw. Ludzkich spraw, które były możliwe do załatwienia, dlatego że strażnik był, że miał określone kompetencje, że wiedział, co z tym zrobić i że był ludziom pomocny. Nie wyobrażam sobie, a siedzi tutaj na sali pan radny Ścigalski, który również ze Strażą Miejską współpracował wtedy, kiedy był radnym dzielnicy czwartej i wie, ile tej straży mieszkańcy tej dzielnicy zawdzięczali. Zresztą na wniosek pana radnego Ścigalskiego kupiliśmy strażnikom rowery, ponieważ strażnik jest wśród ludzi. Im częściej będzie na osiedlu, a rowerem będzie nawet trochę szybciej niż pieszo, im częściej będzie wśród ludzi, tym ludzie będą bardziej bezpieczni. Nie do przecenienia jest również działalność strażników miejskich w szkołach i przedszkolach. Proszę państwa, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaką działalność strażnicy miejscy, ja mówię w swojej dzielnicy, ale myślę, że w innych jest podobnie, robią, jeśli chodzi o profilaktykę, w szkołach i przedszkolach. Nieznajomość prawa szkodzi. Takie było hasło prac przez lata prowadzone z młodzieżą. Bo to do nich trzeba najpierw trafić, żeby później było troszkę lepiej, jeśli będą starsi. I dzielnice wspomagały strażników miejskich, zapewniając im materiały do tej pracy z dziećmi, bo to jest kosztowne. Dzielnica czwarta ma 30 placówek edukacyjnych. Proszę państwa, strażnik miejski jest dla ludzi, nie do ochraniania urzędu. Ochrania urząd to prowizjonalna firma. Strażnik ma takie zadania, bez których życie w dzielnicy, i uwierzcie mi, wiem co mówię, byłoby dużo bardziej kłopotliwe. Ja jestem wdzięczna, że mam dobrą współpracę do dziś z oddziałem roboczy, bo to, co wspólnie robimy tam, naprawdę ma ogromne pozytywne skutki. I jeszcze jedno powiem. Kraków jest miastem turystów. Teraz mamy natężenie ruchu turystycznego. Proszę wziąć pod uwagę,
że do tej formacji idą ludzie z wysokim statusem wykształcenia. Świadkiem jestem kilkakrotnie tu pod pomnikiem Dietla, kiedy strażnik płynną angielszczyzną udziela informacji turystycznej mieszkańcom. I to też jest nie do przecenienia. To jest wizytówka naszego miasta również. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Bogusław Kosiniak. W sprawie straży wypowiadam się może drugi, trzeci raz w tej kadencji, ale myślę, że to jest na tyle poważna sprawa, że powinniśmy o tej sprawie poważnie rozmawiać. I dobrze, że jeden z przedmówców wyjaśnił nieporozumienie, które było na początku, które wnioskodawcy zarzucali straży, że nie sprząta, że nie odprowadza samochodów i tak dalej. No oni nie są od tego. Myślę, że to nieporozumienie powinno być do końca wyjaśnione. Tak samo jak myślę, że nie powinniśmy brać pod uwagę jakichś prywatnych donosów, które były gdzieś tam cytowane, ponieważ jeżeli ktoś nie potrafi się podpisać, to znaczy, że to, co pisze, nie jest wiarygodne. Natomiast spróbuję w tej sprawie trochę od innej strony porozmawiać. Zastanawiałem się, jak by wyglądał Kraków bez Straży Miejskiej. Kiedyś namawiałem prezydenta, żeby na jeden dzień wyłączył Straż Miejską w Krakowie. Byłoby to prawdopodobnie najlepszy sposób na zweryfikowanie zasadności lub niefunkcjonowania straży. Ale mówiąc poważnie, przyjmując stanowisko, że Straż Miejską należy zlikwidować, należy określić, kto przejmie ustawowe obowiązki, które straż w tej chwili pełni. Które przejmie policja, które przejmą inne służby miejskie. I to jest jakby pierwsze pytanie, o tym na ten temat nie mówiliśmy, nie mówiliśmy na temat słowu, nie mówiliśmy na temat różnego spraw ekologicznych, czystości i tak dalej, no pewnie tego policja nie weźmie, więc powinna powstać jakaś inna służba, która te rzeczy będzie robiła. To po pierwsze. Po drugie, jak to będzie wyglądać? Znaczy, to musi być jakaś struktura. Kraków to jest jednak 700 tysięcy mieszkańców, to jest 9 milionów turystów, to jest 500 tysięcy osób tutaj przyjeżdżających. To jest wielkie miasto mające 3,5 miliardowy budżet, w związku z tym no to na pewno nie będą pojedyncze osoby. Bo to jest 18 dzielnic, są obszary bardzo zurbanizowane i obszary peryferyjne. Pytanie, ile to będzie kosztowało? Ile będzie kosztować likwidacja Straży Miejskiej, powołanie innych służb i sfinansowanie? To jest poważne pytanie, bo jeżeli mówimy o czymś w jedną stronę, to musimy też mówić w drugą stronę. Pytanie, czy to nie będzie kosztować więcej? Jeżeli się zdecentralizuje pewne rzeczy, to ekonomia mówi, że prawdopodobnie może to kosztować więcej. Stąd ten pomysł miałby sens wtedy, gdyby można było odpowiedzieć, można było uzyskać odpowiedź na te pytania. I to odpowiedź w jaki sposób uwiarygodnione. To, że zmiany są potrzebne, o tym też wielokrotnie tutaj była mowa. Myślę, że głębsze nawet zmiany niż o których mówił przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, ponieważ mamy do czynienia w Krakowie z różnymi nawet czasami szokującymi sytuacjami w zakresie bezpieczeństwa i ludzie na bezpieczeństwo patrzą przez ten pryzmat. Miasta, które sobie w jakiś sposób radzą z bezpieczeństwem, stosują generalnie zasadę zera tolerancji, czyli egzekwowanie wszystkiego, co jest złe. Jak zaparkowałeś źle samochód, to nawet jak jesteś przewodniczącym rady, odprowadzą ci na parking i bardzo dobrze zapłaciłem 450 zł, bo źle postawiłem samochód. Jak przechodzisz źle przez ulicę, masz mandat. Jak świecisz, masz mandat. Jak palisz czymś nieodpowiednim w kominku, czy w piecu, masz mandat. W ten sposób z jednej strony stosuje się bardzo restrykcyjne rzeczy, ale z drugiej strony uczy się ludzi odpowiedzialności i takiego patrzenia globalnego na swoje bezpieczeństwo. Reforma Straży Miejskiej jest niewątpliwie potrzebna i tu mówił o tym pan przewodniczący komisji, ale rzeczywiście reformowanie przez likwidowanie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Państwo tutaj wnioskodawcy mówili o tym, że Straż Miejska została zlikwidowana w wielu miastach. Ja szczerze mówiąc pytałem moich kolegów z miast metropolitarnych. Nigdzie w tych większych miastach takich ruchów nie wykonano. Jeżeli wykonano, to w jakichś pomniejszych samorządach, w których
Ta straż liczyła 2, 3, 5 osób i zostały obowiązki przejęte przez innych urzędników urzędu, ale dotyczyło to o wiele mniejszych samorządów, o kilka rzędów mniejszych. Stąd podsumowując, uważam, że przedstawiony pomysł, przy całym szacunku dla 5 tysięcy mieszkańców, czy więcej, ale 5 tysięcy, którzy to podpisali, jest niepełny, uzasadniony i pokazuje alternatyw, które no niestety powinny być pokazane, bo jeżeli proponuje się rozwiązanie reformy przez likwidację, to powinno się od razu powiedzieć, co się alternatywy pokazuje. Państwo tego nie powiedzieliście. Stąd uważam, że ten projekt jest w tym sensie niepełny, choć formalnie jest pełny, dlatego jako przewodniczący dopuściłem go do obradowania, do formalnego podpisania wymogu. Natomiast niewątpliwie czeka nas dyskusja i cały czas nas będzie czekać dyskusja na temat tego, jak powinna funkcjonować Straż Miejska, co powinna robić, jak nowe obowiązki straży powinny być wykorzystane, choćby sprawy dotyczące smogu, ekologii i tak dalej. Ale reformowanie czy likwidowanie bez perspektywy, co do likwidacji nastąpi, moim zdaniem jest rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Paweł Siniacki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja postaram się bardzo krótko, właściwie większość moich poprzedników właściwie no, wszystko powiedziała w tym temacie. Pani tutaj mówiła, że udało się zebrać ponad 5 tysięcy podpisów i rzeczywiście no, jakiś wkład Państwa w to, że podjęliście takie działania, ale proszę też zobaczyć na właśnie to, o czym mówił mój przedmówca Jurek Woźniak, gdzie są statystyki, no, ponad 6 tysięcy roku. Podać ile interwencji w lipcu 2013, ponad 6,5 tysiąca interwencji w lipcu. No to jeżeli Straż Miejska jest niepotrzebna, no to skąd tyle interwencji? No przecież to oczywiście jest część mieszkańców, bo no część strażników na miejscu w trakcie podejmuje te interwencje, ale ilość tych zgłoszeń no świadczy o tym, że jednak ta jednostka jest potrzebna. Te 5 tysięcy mieszkańców, no pewnie jest to też związane właśnie z tą opinią Straży Miejskiej, jest przekonana, że powinna się tę miastę zlikwidować, bo ta opinia przez ostatnie parę lat rzeczywiście nie była dobra, ale pewne zmiany faktycznie zaszły i wszystko idzie w dobrym kierunku. No wydaje się, że jednak w Krakowie jak najbardziej ta jednostka jest potrzebna, tym bardziej, że no ilość tych interwencji tak naprawdę będzie chyba wzrastać, bo coraz więcej takich zadań mamy, które są właśnie związane czy z zanieczyszczeniem środowiska, czy z tymi nowymi stanami. Mamy problem meleksów w parku kulturowym. Także tych zadań tak naprawdę jest coraz więcej. No nie wydaje mi się, żeby Polska się takimi rzeczami zajmowała. To już zresztą tutaj zostało powiedziane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pan Stanisław Ziemba. Straż Miejska winna robić.
to jest, myślę, sprawa, nad którą już tu moi poprzednicy wypowiadali się, że trzeba. Że trzeba usprawnić działalność, zobaczymy. Po roku czasu, tak myślę, że będą już pierwsze pozytywne efekty, już są pod nowym zarządem. Natomiast wracając do opinii komisji, była jednogłośnie negatywna. Głównie dlatego, że to nie jest sprawa likwidacji, że straż ma nie być, tylko co straż ma robić. Jeżeli to, co powiedział pan przewodniczący województwa, że jeżeli nie ma alternatywy, nie ma inicjatywy uchwałodawczej, co ma być w zamian, to taka rozpatrywanie w ten sposób uchwały zlikwidować i nic, i co dalej, a może zlikwidować trochę, a może ktoś tam trochę, a policja nie ma obowiązku bezpośredniego działania w sprawach, które wykonuje Straż Miejska, nie kopiując policji. Możemy tu dużo gadać, prawda, ale to łatwo jest likwidować nic, a potem odpowiedzialność, no to tylko jedna ta głupia rada, prawda, zlikwidowała straż, a teraz my się czujemy. Oczywiście służb, które każą wielu ludzi, nie będzie ludzi. To jest trudno. Tak, obywatel, mieszkańcy w porządku, to nie potrzeba mu kodeksu, nie potrzeba mu nawet 10 przykazań, bo on to czuje, co człowiek powinien i za co powinien odpowiadać. A tu, no cóż, no, ludzie, ja szanuję młodych ludzi, populizm u nas nie chodzi, dlatego będziemy głosować przeciw. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pan Jarosław Pilacki. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chwaląc tutaj głos naszych kolegów i pozdrowienie koleżanków, chciałem zamian dwa powody, które myślę, że są ważne, aby na tej dyskusji nie przerywać. To znaczy mówię też w kontekście kolegi, który zapowiedział, że złożył wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście do mnie też docierają różne sygnały, szczególnie w cieniu terytorialnym, że tam negatywne oczywiście w Straży Miejskiej, że Straż Unika Miejskiego widzę tylko raz po prostu jak przyjeżdżał jakiś mandat na odśnieżaniu. Natomiast gdzieś tam w końcu siedzimy w skutnikach na co dzień nie uświadczy strażnika, czy też przy okazji innej, jeśli się okaże, że na przykład mieszkanie w obliczu samą tą kanalizację więcej wody zużywa niż wywozi z szamba ścieków, to też dostaje mandat, że się tłumaczy, że on podlewa techniki itd. Natomiast nie chcę jakby na ten temat teraz rozmawiać, natomiast z tych głosów, które tutaj słyszeliśmy, wniosek jest jednoznaczny, że są potrzebne zmiany w Straży Miejskiej. Widzę, że jest powszechna zgoda na sali wszystkich klubów, też o tym nie zależy. Skoro jest teraz pretekst, jest powód, to ja myślę, że należy ten pretekst wykorzystać, żeby prowadzić tę dyskusję nadal w kierunku zmian i reformy w Straży Miejskiej. Nie należy tej dyskusji przerywać takim wnioskiem o odrzucenie pierwszym czytaniu za tym sprawę. No bo w moim przekonaniu, w naszym przekonaniu, niczego dobra nie służy. Jest pretekst do tego, abyśmy tę sprawę przedyskutowali i myślę, że z korzyścią dla funkcjonowania Straży Miejskiej, czy z korzyścią do faktu, że mieszkańców to jest pierwszy powód. Nie ucinajmy dyskusji, nie nadmówmy ust, załatwmy sprawę, przeprowadzimy jakieś zmiany. Myślę, że przedyskutowane będą rzetelnie przygotowane i jest potem okazja, aby zająć się tą sprawą. Natomiast drugi, o którym tutaj jeszcze nie wspomniałem, myślę, że też istotny. Mianowicie całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z takimi akcjami, pewnie jeszcze nie mieliśmy na poziomie parlamentarnym. Wielu mieszkańców podpisywało się pod projektami ustaw, które lądowały gdzieś tam w zamrażalce, albo już w pierwszym czytaniu Sejmu odpadały. I co powoduje tylko frustracje, manifestacje, niezadowolenie mieszkańców, niezadowolenie Polaków. Więc teraz muszę powiedzieć krakowskie samorządy. My
tej swojej zdrowej mądrości, mówią niektórzy, zmieniliśmy status, który daje możliwość mieszkańcom zebrania podpisów i złożenia projektu uchwały. Nieważne, wiadomo, że tutaj jest akcja polityczna, czyli kolikota za tym projektem uchwały stoi, ale każda inna partia, grupa mieszkańców, która się zebrała i złożyła ten projekt, uważam, że jest to jakiś wysiłek, który należy docenić. Bo po raz pierwszy chyba zdarzyło się, że mamy do czynienia z takim projektem obywatelskim. To jest projektem uchwały, który trafił do nas nie w wyniku okaz komisji czy prezydenta, czy w wyniku inicjatywy mieszkańców. Myślę, że to jest jakby też powód ku temu, aby jednak tej sprawy nie wrzucać do kosza przy pierwszym czytaniu. Bo jaki pójdzie sygnał do mieszkańców, że Rada zmienia statut i mówi mieszkańcy, macie teraz prawo, możliwość, jesteśmy obywatelscy, możecie przygotowywać uchwały i my się będziemy nimi zajmować, a zrobimy dokładnie tak, jak niektórzy, może wyżej, wrzucimy to do kosza już w pierwszym czytaniu, sygnał będzie negatywny. My tutaj swoim samozadowoleniem będziemy szczęśliwi, że możemy przewidzieć mieszkańcom realizowanie inicjatyw obywatelskich, a my taka inicjatywa się pojawia, już pomija ten aspekt polityczny, nieważne z której strony i jaka to jest inicjatywa, od razu tą inicjatywę rzucamy. Uważam, że ten wniosek o zrzucenie pierwszym stronie jest przedwczesny, wykorzystajmy tę okazję dla dobra mieszkańców, czyli dla zreformowania Straży Miejskiej. Dziękuję. Bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu pan Andrzej Adamek. Pan Jerzy Woźniakiewicz będzie mówił na koniec. Ale pani Andrzej, zapraszam. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Nieszczęściem tego projektu jest to, że ten projekt wyszedł z ruchu pani profesor. De facto nie jest projekt obywatelski, tylko to jest projekt partyjny. Projekt ruchu pani Kota i przez to w wielu wypowiedziach ten wątek polityczny się przewija. Naprawdę wypowiedzi merytorycznych liczyłem, jak do tej pory rachunek zamknął mi się w czterech. Większość wypowiedzi było wypowiedziami politycznymi i to jest nieszczęście tego projektu. Ale proszę państwa, przez to, że ten projekt jest firmowany przez ruch pani Kota, to nie znaczy, że nie mamy problemu. I to, że dzisiaj odrzucimy w pierwszym czytaniu, bo odrzucimy, bo nie łudźmy się, taka jest wola. No ale wniosek został zapowiedziany panie radny i ten wniosek zostanie złożony. I wszystkie kluby w Radzie Miasta zadeklarowały, że nie poprą tej uchwały. W związku z powyższym nie łudźmy się. Odrzucimy to dzisiaj w pierwszym czytaniu. Przez to, że to odrzucimy, to ten problem nie zostanie rozwiązany i ten problem wróci do nas szybciej, nim się wielu na tej sali wydaje. Proszę państwa, są miasta w Polsce już w tej chwili, gdzie mieszkańcy organizują referendum w celu odwołania Straży Miejskiej. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie w Krakowie, to pozwólmy sobie powiedzieć, że my jako Rada Miasta nie będziemy mieli nic do powiedzenia, mieszkańcy zadecydują za nami. Proszę państwa, służba w takim kształcie, jak w tej chwili jest nazywana Strażą Miejską, nie przetrwa. Nie łudźmy się, świadczą o tym głosy strażników i świadczy o tym między innymi chyba najbardziej radykalny głos, co prawda nie z Krakowa, tylko z Sopotu, gdzie jeden z dowódców Straży Miejskiej mówi, cytuję z pamięci, społeczeństwo nas nienawidzi. Mamy tego dość. Społeczeństwo nas nienawidzi. To jest cytat, to był na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Proszę państwa, pozwoliłem sobie popatrzeć na portale społecznościowe. Na Onecie 94% społeczeństwa chce likwidacji Straży Miejskiej. Na Interu 89% społeczeństwa chce likwidacji Straży Miejskiej. To o czym świadczy, nawet jeżeli te głosy są przesadzone i zakłamane, to o czym świadczy. Proszę państwa, i dużo winy w tym jest winą strażników miejskich i winą, że tak powiem, osób zarządzających tej Strażą Miejską. Tutaj jeden z moich przedmówców powiedział, że mandat przestał być celem, nie jest celem. Przykład z ostatniej niedzieli spod hali targowej, byłem świadkiem tego wydarzenia osobistą. Trzy osoby przechodzą na czerwonym świetle, dwóch młodych ludzi w wieku 20 paru lat i pani w wieku 50 paru lat.
jak te trzy osoby zobaczyły patrol Straży Miejskiej składający się z kobiety i z mężczyzny, młodzi ludzie oczywiście uciekli, pani została zatrzymana, strażnicy miejscy zaproponowali jej mandat, zresztą zupełnie słusznie przechodziła na czerwonym świetle. Na moje pytanie, dlaczego złapali tą jedną biedną kobietę, a tych dwóch młodych ludzi uciekło, usłyszałem odpowiedź, a co ja się będę za gówniarzami uganiał? To świadczy o sposobie wykonywania obowiązków przez szeregowych strażników miejskich. Ludzie to widzą, ludzie z tego wyciągają, społeczeństwo z tego wyciąga wnioski. Proszę Państwa, padały tu argumenty ekonomiczne. Faktycznie miasto Kraków wydaje około 30 milionów złotych na służbę zwaną Strażą Miejską. Wpływy z mandatów to są 7 milionów, jest 7, około 7 milionów złotych. Czy to jest ekonomicznie uzasadnione? Moim zdaniem nie bardzo. A teraz wszystkich Państwa zadziwię. Mimo wszystkich tych argumentów, które przytoczyłem przed chwilą, uważam, że jednak nie powinniśmy tej formacji likwidować w formie, która została zaproponowana. Nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą. Dlaczego? Dlatego, bo ta formacja jednak mimo wszystko tych wielu krytycznych uwag realizuje pewne zadania, które żadne służby nie przejmą, mimo że by mogły, bo to bynajmniej nie jest tak, jak to niektórzy moi przedmówcy mówili, że nie będzie kto miał, że tak powiem, odwiedzać domów, który jest palony śmieciami, nie będą realizowane sprawy antysmogowe i tak dalej. Są służby w naszym kraju, które mają w swoim zakresie obowiązków kompetencje, które mogłyby przejąć, że tak powiem, te obowiązki Straży Miejskiej. Ale one ich nie przejmą. Nie przejmą ich z bardzo prostego powodu. Te kompetencje będą na obrzeżach działalności, a nie będzie to działalność, że tak powiem, główna. Dlatego, proszę Państwa, powinniśmy rozmawiać. Straż Miejska i Pan Komendant musi sobie zdawać z tego sprawę, że czeka tą formację głęboka reforma, czasami nawet bardzo bolesna. Odzyskanie zaufania społecznego, o ile w ogóle będzie możliwe, będzie procesem naprawdę długotrwałym. Bardzo proszę o spokój. I moim zdaniem będzie wymagało zmiany nastawienia szeregowych strażników miejskich do wielu spraw, żeby do takich przykładów, jak przytoczyłem przed chwilą, nie dochodziło. Ale formacji nie powinniśmy likwidować, powinniśmy ją zreformować i powinniśmy naprawdę nad tym się zastanowić, dlatego, bo społeczeństwo tego od nas oczekuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir Daśniewicz. Szanowni Państwo, ja chciałem zwrócić głos przedmówców w podobnym duchu, to znaczy zwróćmy uwagę na dwa punkty. Po pierwsze, to może nie jest miejsce już na wystawianie czerwonej kartki, bo tak się nie prowadzi rozmowy. Natomiast niewątpliwie też nie jest to moment, w którym możemy powiedzieć, no fajnie, 5 tysięcy osób może zebrało, bo kawał dobrej pracy, ale odrzucamy to wszystko. Nas ten problem nie interesuje. Bo to jest fundamentalne pytanie, które dzisiaj pada. Jakie są priorytety Straży Miejskiej? I widać z tych informacji, które zarówno poprzez podpisy pod tym projektem uchwały, jak również to, o czym mówił kolega Andrzej w społeczeństwie poprzez portale, że społeczeństwo tak rozumianych priorytetów nie podziela. I nie zgadza się na to, żebyśmy wydawali pieniądze na Straż Miejską, która w ten sposób działa. Nie jest naszym celem zwiększanie wpływów do budżetu przez mandaty. Celem Straży Miejskiej, celem nas mieszkańców jest to, żeby był porządek w mieście. Porządek zaczyna się od bezpieczeństwa. Nie możemy udawać, że nie ma problemów na rynku, na Ciszewskiej, na przykład o godzinie 2 w nocy, gdzie praktycznie zawsze coś się dzieje. Mamy posterunek z policji w rynku, mamy spore środki wydawane na Straż Miejską i ciągle odpowiedzią, którą słyszymy, że za mało wydajemy. Ale jednak w miarę tego, co mamy, zróbmy fundamentalne rzeczy. Musi być bezpieczny. I to jest podstawowe zadanie. Jeżeli tego nie będzie, to niestety będziemy wracać do pytania, czy w ogóle jest na to potrzeba. I to jest fundamentalna kwestia. Druga sprawa jest następująca. Jeżeli chodzi o porządek w mieście, musimy pamiętać o tym, że między innymi dzięki Straży Miejskiej i wielu działaniom, które Straż Miejska podejmuje,
jest naprawdę większa skuteczność funkcjonowania służb miejskich w Mielcze, na przykład władz kulturowych. To, że udało się uporządkować między innymi poprzez współpracę ze Strażą Miejską wielu ulic i wygląd tego miasta. Tak więc, ja bym proponował, żebyśmy, nie wiem, czy najlepszym rozwiązaniem jest wydłużenie tego terminu, ale żebyśmy usłyszeli od nowego komendanta sensowny plan i priorytety, jakie będą obowiązywać w najbliższym czasie w Straży Miejskiej, na czym się będzie koncentrować, żebyśmy mieli szansę ocenienia tych efektów i powiedzieli wtedy, czy to jest dobry kierunek. Jednym słowem, zwróćmy uwagę na to, że ten silny głos społeczny, który się dzisiaj pojawia, zmusza nas do weryfikowania priorytetów Straży Miejskiej, do sposobów jej działania i wydawania publicznych pieniędzy na kwestie bezpieczeństwa i porządku w mieście. I jako radny jestem z tym związany tego, żeby dociskać tę kwestię i tę sprawę. Jeżeli natomiast nie będzie postępów, mamy przecież możliwość monitorowania również efektów tego, oceny funkcjonowania. Biuro obsługi klienta na przykład prowadziło szereg działań dotyczących monitoringu satysfakcji klienta, pracy urzędu, dostosowania godzin. Tam osiągaliśmy świetne wyniki. Weźmy przykłady z tych obszarów, które udało się nam zreformować czy uporządkować i zastosujmy takie narzędzia tutaj. Nie pozostawiamy tylko w kwestii tego, że Straż Miejska mówi, ile mandatów, ile interwencji. No to jest statystyka, ona może niewiele tam zadawać obrazu, ale zwróćmy uwagę. Pierwsze, bezpieczeństwo. I tutaj chciałbym, żeby w dziennikach czy były informacje, że wszyscy się czują bezpiecznie, że nie mamy problemu z bezpieczeństwem i nocą. Bo na dzień dzisiejszy jest wiele przykładów, które słyszymy, że po prostu nie ma chętnych do wzięcia odpowiedzialności, do porządkowania, interwencje trwają za długo i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Dominik Jaśkowiec. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja krótko, ale bardziej inicjatywie samej uchwałodawczej, ponieważ słyszałem już dzisiaj w kuluarach i przy okazji, kiedy przedstawiałem projekt miasta Szczytu Miasta Krakowa umożliwiający prowadzenie inicjatywy obywatelskiej tego pewnego rodzaju obawy i niezadowolenia. No i po co to było robione, po co dać taką możliwość? Ja chcę powiedzieć dzisiaj, że ten projekt, który jest tu przedstawiany przez młodych mieszkańców naszego miasta, to jest właśnie potwierdzenie tego, że wtedy dobrze zrobiliśmy. Przyznam to nawet dzisiaj z mównicy radny Gilarski, który wtedy był przeciwko tym zmianom. Co tym bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, że wprowadzanie pozytywnych zmian umożliwiających szerszy udział mieszkańców w debacie, w pracach organów samorządowych jest dobrym kierunkiem, dlatego że miejsce do dyskusji o mieście jest stara obrana, nie ulica. I to dzisiaj pokazuje, ten fakt dzisiaj pokazuje, zamiast debaty toczącej się na ulicy, mamy debatę toczącą się tutaj i ci wnioskodawcy, czy ludzie, którzy przychodzą i swoje argumenty przedstawiają, mogą zderzyć się z pewną rzeczywistością. No wszyscy wiemy, że mamy do czynienia z pewną patologizacją świata, tak? Budowany jest obraz wielu spraw, to jest obraz fałszywy. Ten obraz jest upraszczany, bardzo dużo w nim jest sądów kategorycznych, dzieje się to w mediach, portalach społecznościowych, też poprzez reklamę i ludzie, obywatele często nie zdają sobie z tego sprawy, formułują jakieś poglądy, przychodzą z nimi tutaj. I bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo tutaj można to zweryfikować, można pokazać inną, prawdziwą twarz, prawdziwą twarz problemu. A żeby to pokazać, ja ostatnio dyskutowałem dość długo mailowo z jednym ze zwolenników likwidacji Straży Miejskiej. No na przykład mi zadał pytanie, no ale przecież wy na pewno tej Straży Miejskiej nie zlikwidujecie, ponieważ zarabiacie tyle na fotoradarach. No przecież tyle o tym media mówią, że zarabiamy mniejsze na fotoradarach. Macie taki z tego duży zysk. Rady Boskie, przecież w Krakowie nie ma żadnego fotoradaru, który obsługuje Straż Miejska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Magdalena Macarek. Szanowni Państwo, ja już bardzo krótko, ponieważ większość argumentów
została przytoczona. Uważam, że Straż Miejska nie jest idealna i nikt o tym tak chyba nie mówi. Natomiast powinna podlegać zmianom. My powinniśmy kontrolować, czy te zmiany idą w dobrym kierunku i tak sobie to dalej wyobrażam. Straży Miejskiej też muszę ja osobiście jako przez wiele lat przewodnicząca dzielnicy drugiej podziękować za wiele akcji, które doprowadziły do tego, że jest czyściej, że jest większy porządek. I tutaj mam do kolegów pytanie, bo wiele razy padało z tej mównicy takie zdanie. Chcemy czuć się bezpiecznie, tylko ja cały czas nie rozumiem, co to znaczy czuć się bezpiecznie. Czy czuć się bezpiecznie to jest wtedy, jak mi dają mandatu za zaparkowanie, czy czuć się bezpiecznie to jest wtedy, jak będzie w mieście porządek i ład, co niestety nie wszystkim na pewno się będzie podobało, szczególnie tym, którzy prawa nie respektują. Do Państwa, którzy składali ten wniosek, ja też jestem jednym z inicjatorów głosu mieszkańców, żeby mieszkańcy składali swoje projekty uchwał. Tym niemniej, może niegrzecznie z mojej strony, ale chciałbym, żeby osoby, które jakieś wnioski przedstawiają, najpierw dokładnie zapoznały się z tematem, który omawiają się, wnioski, które składają, żeby dokładnie wiedziały, jaka jest rola i funkcja. A dopiero potem mówię, bo potem ta dyskusja częściowo opiera się o tym, że my mówimy, że owszem, Państwo przedstawiliście problem, nie wszystkim się Straż Miejska podoba, tylko że Państwo mówicie o innej Straży Miejskiej, a o innych. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu Pan Wojciech Wojtowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, na początku może powiem, że jestem przeciwko likwidacji Straży Miejskiej w Krakowie i będę głosował w pierwszym czytaniu, czy też jakiejś innej formie, za tym, żeby tę uchwałę odrzucić. Przeczytałem uzasadnienie wnioskodawców i tam w tym uzasadnieniu między innymi jest informacja, że są skargi ważniejsze mieszkańców na Straż Miejską. Otóż, gdyby popatrzeć na skargi na policję, to ich jest jeszcze więcej. To mam nadzieję, że do głowy Państwa nie przyjdzie do głowy likwidacja policji, bo to by było już rzeczą całkowicie, myślę, że niezbyt dobrą. Są takie instytucje po prostu, które, aby zachować bezpieczeństwo i utrzymanie porządku, no muszą niestety, wykonując swoje obowiązki, albo pouczać, albo karać tych, którzy do tego się nie przestrzegają tego bezpieczeństwa porządku. No i takie instytucje niestety, zarówno Straż Miejska, jak i Policja, czy inne, no nie są lubiane przez osoby, czy przez mieszkańców naszego miasta, czy mieszkańców Polski. W związku z tym to uzasadnienie no zawsze będzie takie, które będzie jednak niestety z uzasadnieniem nietrafione. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mnie osobiście napawa optymizmem to, że komendantem dzisiaj Straży Miejskiej jest ten Adam. Znam go od kilkunastu lat. Wiem, że jest to człowiek, który ma olbrzymie doświadczenie zarówno w kategoriach służb mundurowych, ale także w kategoriach współpracy z samorządem i mieszkańcami. Zobaczcie Państwo, tutaj już Pan Przewodniczący Komisji Praworządności. Szanowni Państwo, uszanujcie Pana Wojciecha, który bardzo ważnej sprawie mówi. Który już od kilkunastu lat ma doświadczenie w służbach mundurowych, ale także w współpracy z radnymi, z mieszkańcami Krakowa. I to, co powiedział Pan Przewodniczący Komisji Praworządności. Po kilku miesiącach widać już olbrzymie zmiany funkcjonowania w Straży Miejskiej. W związku z tym Kraków na pewno idzie dobrą drogą. Chcę także powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy. Mnóstwo spraw, które Straż Miejska, nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce, mogłaby robić zdecydowanie lepiej i z czym ma olbrzymie problemy, to jest legislacja ustawowa. I z tym się bardzo, bardzo, że tak powiem, często
czy spotykam, ma własny problem. W związku z tym tutaj ogromna prośba dla wszystkich klubów parlamentarnych, także dla ruchu Palikota, aby tutaj w tych kategoriach zmian zająć się. Służę oczywiście przykładami, nie chciałem Państwa tutaj zanudzać, ale naprawdę jest mnóstwo właśnie takich drobnych rzeczy porządkowych, których nie da się zrealizować bez zmian legislacyjnych ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Krzysztof Sturę. Panie sekretarzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Jestem zbudowany tą dyskusją, ale obawiam się jednego, że przekształci ona nam się w nowego lampara. Co by tutaj zrobić, żeby zmienić wszystko, żeby nic się nie zmieniło. Dlatego mam propozycję. Ponieważ pan komendant ma związane ręce, bo strukturę Straży Miejskiej ustala regulamin Straży Miejskiej podjęty w formie uchwały. I to tenże regulamin tworzy instytucję komendanta, trzech jego zastępców, o 16 naczelników, 10 zastępców, kierowników nie będę wymieniał. Mam propozycję, abyśmy nie odrzucali tego projektu w pierwszym czytaniu. Przedłużyli termin drugiego czytania, a do tej pory, aby pan sekretarz przedstawił nam projekt nowego regulaminu. Teraz odpowiem na pytanie, na dlaczegoż ja tego nie zrobię. A no dlatego, szanowni państwo, tego nie zrobię, że ja wiem o tym, że trzech zastępców, 16 naczelników, 10 ich zastępców, niezliczona ilość kierowników to za dużo. Ale ja nie jestem komendantem Straży Miejskiej. Ja nie chciałbym decydować, które z tych stanowisk powinny być likwidacja, a które połączenie. Za działanie Straży Miejskiej odpada pan komendant. Dlatego prosiłbym, aby nie odrzucać tego projektu w pierwszym czytaniu, co dałoby nam możliwość na poczekanie na nowy projekt regulaminu złożony przez pana sekretarza, pana komendanta. Bowiem to różne zmiany tego już następowały, ale mówiąc uczciwie na Komisji Praworządności, jak już udaje nam się to zagadnienie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Edward Kołęcki. Szanowny panie przewodniczący, panie sekretarzu, wysoka rado, mili państwo projektodawcy. Z wielką uwagą wysłuchałem oczywiście tych wszystkich zarzutów i mam wątpliwości, że jeżeli państwo zapoznaliście się z regulaminem Straży Miejskiej albo skontaktowaliście się chociaż z panem komendantem, to pewnie treść tych pytań, które padały i tu zarzutów były inne. To nikt nie mówi, że będzie doskonały i wszystko robi dobrze oczywiście. W związku z tym po to tu wszyscy, że tak powiem, w większości wypowiadamy się i mówimy reforma, reforma, jeszcze raz reforma. I w tym kierunku pójdziemy i zapewne pan komendant już w tym kierunku pójdzie. Proszę państwa, jak już ponieważ dużo zostało powiedziane, ale przytoczę tylko współpracę ze Strażą Miejską, jak byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy 18. I chcę państwa zapewnić, że w jeden dzień w tygodniu przychodzili strażnicy miejscy na dyżur. Mieli ten dyżur około godziny czasu. I nie wiem, jakbym za te 4 lata przeliczył dokładnie, czy mniej więcej mieszkańców było z prośbą do Straży Miejskiej o interwencję w różnych przypadkach. I to w bardzo różnych przypadkach. Drodzy państwo, i to trzeba brać pod uwagę. Niedoskonały nikt nie jest. Ale nie możemy odrzucać i zabierać się. Państwo proponujecie ewentualnie, znaczy konkretnie mówiąc nic, ale ewentualnie no może policja. Nie, drodzy państwo, 250 wakatów brakuje policji w Krakowie. Poszła rezolucja do ministra. No spoko, na razie powiem kolokwialnie. Co dalej? Kto zajmie się tym wszystkim? Państwo sobie nie zdajecie sprawy, co by na dzień dzisiejszy było, jak proponował przewodniczący Bogusław Kośmider, jakby na jeden dzień czy dwa dni wyłączyć Straż Miejską. Jest to niemożliwością na dzień dzisiejszy. Państwo nie dajecie żadnego argumentu, kto to ma zastąpić. W związku z tym, jeżeli by cokolwiek było, że zastąpi Straż Miejską i będzie taniej, no może by Rada inaczej dyskutowała. Drodzy państwo, nikt nie mówił jeszcze, jak niebezpieczne mamy kąpieliska. No państwo powiecie, no to nic się znajduje na kąpieliskach, kto ma pilnować. No niestety, są dojazdy na kąpieliska, później się ludzie zachowują, jest alkohol i tak dalej. Samo pokazanie się tych strażników miejskich, jak się przejdą w koło, inaczej ta młodzież, czy ci ludzie, którzy są na tych kąpieliskach, się zachowują po prostu. Ja też mogę powiedzieć, że na przykład nie lubię Straży Miejskiej,
no bo 2 mandaty zapłaciłem za jeden źle parkowanie, drugi źle parkowanie, dlatego ich mam nie lubić. No i bo źle zaparkowałem, więc w sumie racji nawet nie dyskutowali. Proszę Państwa, bardzo bym prosił na przyszłość, bo tak jak powiedziałem, dyskusja jest skazana i mam nadzieję, że nie odrzucimy tego projektu, że będziemy dyskutować i rozmawiać nad tym projektem, co poprawić, co zmienić, żeby mieszkańcy byli zadowoleni wszyscy, ale uważam, że około 5000 mieszkańców, no to nie jest taka doskonała liczba, a argumentacja Państwa to dla mnie to jest bardzo słabiutka jako samorządowca do 18-letnim stażem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo proszę pan sekretarz, pan komendant, a potem pan sekretarz. Dobrze. Wojtek, jeszcze będzie projektodawca, dopiero. Panie Przewodniczący, po pierwsze, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy doskonali, czy nie, oczywiście, że nie jesteśmy doskonali. Ale bardzo proszę o spokój i blisko mikrofon, bardzo proszę, bo to jest ważne, co pan teraz powie, panie komendarzu. Tak, jest to nieprzewidziane. Drodzy Państwo, z całą pewnością nie jesteśmy doskonali. Natomiast staramy się poprawiać nasze błędy i jesteśmy w tym zdeterminowani. Niezależnie od tego, jaką decyzję Państwo dzisiaj podejmiecie, w naszej jednostce trwają prace nad zmianą statutu naszej formacji. Myślę, że najdalej w grudniu spowodujemy powstanie projektu zmiany tego statutu, gdzie również przewidziane będą zmiany organizacyjne. Dlaczego to proponujemy? Dlaczego będziemy proponować? Ale dlatego, że te zmiany organizacyjne, które mogłem wprowadzić bez zmiany statutu, bez zmiany regulaminu organizacyjnego, zrobiłem. Teraz potrzebuję zrobić krok dalej, bo rzeczywiście potrzeby zmian organizacyjnych widzę. Powiem szczerze, muszę się do tego odnieść, dlatego że pomówiony został jeden z moich podwładnych, pan komendant Bulman, tutaj na tej sali. I powiem szczerze, że z dużym smutkiem to wysłuchałem, proszę pani. Dzisiaj rano na Komisji Praworządności wykazałem pani, że pomówienia zawarte w tym anonimie nie są tymi pomówieniami, które powinny. Posługiwaliście się państwo argumentacją, że komendant Bulman w 2010 roku poprzez maila, którego rozesłał do pracowników, zmuszał ludzi do zwiększonej liczby nakładanych mandatów. W tym mailu tej tezy nie ma. Przeczytaliście Państwo tego maila głośno. Mimo to powtórzyliście tutaj Państwo, ale pomówienie pod adresem pana komendanta Bulmana to naprawdę dużym smutkiem to przyjąłem, bo każdy z nas nie wygląda pan na osobę, która pomówieniem się posługuje. Jeżeli chodzi o informację, że policja z przyjemnością, czy też jest przekonana, że zastąpi Straż Miejską, być może, tylko że opinia małopolskiego komendanta wojewódzkiego policji jest niewiadomo, do tego projektu uchwały jest negatywna. Posługiwaliście się Państwo w swoich wypowiedziach tytułami prasowymi, które świadczą o naszej grzeszności. A te tytuły prasowe to m.in. Straż Miejska w Krakowie nadużyło prawnych na Wiechucie. Ja pamiętam, do czego się to odnosiło. Odnosiło się to do zarzutu sformułowanego przez ludzi z Nowej Huty za pośrednictwem portowy YouTube, że w jednym konkretnym przypadku Straż Miejska zastosowała środki przymusu bezpośredniego do obozu ducha zimnego obywatela, który na dodatek jeszcze miał napad padaczki i nie dość tego, to jeszcze miał tego napadej pomocy strażnicy nie udzielili. I wszystko byłoby prawdą, tylko że to w tym kawale, to Radio RL. Wszystko się zgadza, tylko że obywatel był zdrowy jak był, dowieziony na szpitalny oddział ratunkowy okazał się być zdrowym rzeczywiście w 100%. Jedyną jego dolegliwością były 2 promile alkoholu we krwi, a jak oświadczył lekarzom i policjantom tam będącym, zaczepiał i atakował strażników, bo ich nie lubi. A poza tym wszystko się zgadza i rzeczywiście można to przytaczać jako argument na bezeceństwa Straży Miejskiej. Podobnie było z argumentami, że znowuż więcej bloka. Przeczytałem ze zdumieniem swojego czasu ten tytuł prasowy, dlatego że akurat w tym samym czasie opublikowaliśmy nasze dane, z których wynikało, że blokad jest mniej o 30%, ale tytuł prasowy było się znowu więcej bloka. Dlatego proszę bardzo, nie posługujmy się takimi hasłami, bo one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. To samo dotyczy NIK-u. Wyniki badania NIK-u dotyczą Polski, nie Krakowa, a Państwo złożyliście wniosek dotyczący Krakowa. Jeżeli chodzi o list, który otrzymał Dziennik Polski
oraz państwa jak sądzę, bo z tego co widzę zbieżność tego jest, zbieżność treści jest uderzająca. Prawdopodobnie chodzi o ten sam, o te same zarzuty. Trafił w marcu do Dziennika Polskiego podobnej treści pismo podpisane tym razem przez 12 strażników trafiło do mnie. I strażnicy doskonale sobie zdają sprawę, że mogą się poskarżyć na swojego naczelnika, dlatego że przeprowadzone postępowanie wówczas wykazało, że tych 12 strażników, którzy napisali skargę i podpisali się pod nią, mieli rację, przynajmniej w dużej części. Naczelnik nie jest naczelnikiem, honorowo podał się do dymisji, natomiast praktycznie całe kierownictwo tego oddziału uległo zmianie. Oczywiście można mówić, że nic nie robimy, że się utrwala stary układ, ale to jest po prostu nieprawda. Tak mówić nie wolno, dlatego że nie znajduje to pokrycia faktem. Ja może tyle na początek stanowisko prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan sekretarz. Szanowni Państwo, w związku z tym, że do tego projektu uchwały opinia prezydenta została Państwu doręczona na piśmie w dniu wczorajszym, jak tutaj wynika z anotacji, to ja tej kwestii, które są w uzasadnieniu do tej opinii, nie będę tutaj powielał. Ta opinia jest negatywna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do tej opinii. Natomiast chciałbym się jednak odnieść do kilku kwestii, które tu zostały poruszone w trakcie dyskusji. No po pierwsze, strażnicka jest oczywiście zgodnie z ustawą formacją fakultatywną i Rada rzeczywiście może postanowić o jej rozwiązaniu. No tym niemniej tym organom, które takie decyzje podejmują, należy przedstawić całość uwarunkowań. No i w części to nastąpiło także w tej dyskusji. Chciałem powiedzieć, że to pan komendant zresztą starał się tutaj przekazać. To nie jest do końca tak, że nie wiadomo, kto miałby przejąć zadania Straży Miejskiej w tym zakresie, w którym polega to na ujawnianiu i ściganiu wykroczeń. Zgodnie z prawem te zadania musiałaby przejąć policja. Policja jest zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia organem właściwym w sprawach wszystkich wykroczeń. I nawiążę teraz tutaj do dyskusji na jednej z poprzednich sesji na temat bezpieczeństwa. No to oczywiście ilość realizowanych interwencji ponad 100 tysięcy rocznie i ujawnianych wykroczeń musiałaby zaangażować w tę działalność policję. Czy to jest możliwe, czy nie jest? Trudno to ocenić. Opinia komendanta wojewódzkiego policji przedstawiona do projektu uchwały jest w tym zakresie negatywna i tam też są przedstawione motywy. Państwu to pismo zostało także doręczone. Po drugie, zarówno Państwo jako inicjatorzy, jak i tutaj w niektórych wypowiedziach przewijał się taki wątek, że społeczeństwo oczekuje likwidacji, że społeczeństwo negatywnie ocenia, że społeczeństwo w tej sprawie ma wyrobiony pogląd, że społeczeństwo domaga się zmian. Tego różnego rodzaju tego typu wypowiedzi. No różnie społeczeństwo pytane, różne wyraża zapatrywania. Okresowo przeprowadzamy badania i to nie przez Straż Miejską, tylko przez komórkę Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań tam nad bezpieczeństwem, w tej chwili pewnej nazwy nie przytoczę, wskazywały ponad 80% afirmację, poparcie dla działania Straży Miejskiej i pozytywną ocenę. To także jest głos społeczeństwa zwierzony jakimś socjologicznym narzędziem, poza tym samym, którym Państwo mierzycie, czy zbliżonym, bo tam jakby nie jest wyjaśniane, w jaki sposób społeczeństwo się tutaj wyraziło. Także to jest jakby zależne od zapatrywań. Natomiast mi się nasunęła taka generalna tutaj refleksja. Bo Państwo też niektórzy już w toku dyskusji jest eksponowana ta rzekowa kwestia nasilonej działalności straży w obszarze wytoczeń komunikacyjnych. Były podawane dane, one są także przekazane w opinii Straż Miejska. Proporcjonalnie do całości wykroczeń, ogółu wykroczeń, to jest około 60% dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w komunikacji. Policja, jeśli chodzi o ogół wykroczeń, które ujawnia, ponad 70% dotyczy bezpieczeństwa w komunikacji. Policja znacznie więcej od krakowskiej Straży Miejskiej działa w obszarze bezpieczeństwa w komunikacji. To wcale nie jest tak, że krakowska Straż Miejska ma tu jakieś przeciętne osiągnięcia. Przeciwnie,
Rzeczywiście ten raport NIK-u pokazuje, że w skali kraju wykroczenia ujawniane przez Straż Miejską ogółem, to jest ponad 80%. Ale to tak jak tutaj była też wymówienie, to po prostu Krakowa nie dotyczy. Nie ma koncentracji na bezpieczeństwie ruchu drogowym, choć nawiasem mówiąc, to jest także wykroczenie. I tu część wypowiedzi różnych osób kwestionuje nie tyle istnienie Straży Miejskiej, co karalność za określone kategorie wykroczeń. To rzeczywiście jest temat do dyskusji, tylko być może nie w tym gronie, no bo to wymaga zmian ustawowych. Czy rzeczywiście wszystkie wykroczenia, które w tej chwili są czynami zabronionymi, muszą nimi być? I ustawodawca zmienia w tym zakresie poglądy, likwiduje jedne wykroczenia, inne dodaje, które były przestępstwami, przenosi do kategorii wykroczeń odwrotnie, które były wykroczeniami, przenosi tam. No to jest rzeczywiście sprawa do dyskusji, no natomiast obrażanie się na funkcjonariuszy stosujących prawo i twierdzenie, że nie powinni ścigać tych wykroczeń, tylko inne, jest pewnym nieporozumieniem. Jest obowiązkiem funkcjonariusza w przypadku ujawnienia wykroczenia podjąć działania. To nie jest, nie ma takiej możliwości. Wydaje mi się, że oczekiwanie, że komendant, zmiany personalne zmienią kierunek działalności Straży Miejskiej jest nieco nadmierne. Straż Miejska działa wyłącznie na podstawie i granicach prawa. Tam nie ma za dużo pola i obszaru do uznania, że nie będziemy karać za te wykroczenia, a za inne będziemy karać bardziej, zwłaszcza, że zgodnie z kodeksem wykroczeń to funkcjonariusz decyduje o sposobie reakcji na czyn zabroniony w ramach swojego uznania. I przy tym przesłankach, o których mowa w kodeksie. To uznanie funkcjonariusza i być może to jest kwestia należytego szkolenia osób, zwłaszcza tych, które uzyskują upoważnienie do wydawania mandatu, aby była ta rzecz rozumiana prawidłowo. Trzecia rzecz, no, przyznam szczerze, że to jest może nawet nieco, że za mało jest tutaj sprostowań w tym względzie, że mamy sformułowanie, że strażnicy często stawiają się ponad prawo. I to w dyskusji też tutaj było mówione, przywoływane są artykuły z prasy codziennej. W opinii prezydenta, no Państwo, w większości każdy to może bym przesadził, ale nie jeden z nas, jak wynika też ze statystyk, był sprawcą wykroczeń, nawet jako przypadkowy naruszyciel jakichś tam przepisów. Jeżeli chodzi o postępowanie mandatowe, no to przecież ono jest fakultatywnym sposobem zakończenia interwencji, czy przez straż, czy przez policję. Należy się przyznać do wypełnienia czynu i wyrazić po pouczeniu zgodę na przyjęcie mandatu. Tak jest nawet na każdym blankiecie napisane. Obwiniony, pouczony o prawie do odmowy, wyrażam zgodę na przyjęcie mandatu. W związku z tym rozumiem, że w tej grupie no, nikt nie uważa chyba, że obywatele wiedzą, że są niesłusznie karani, przyjmują te mandaty, no bo straż jest ponad prawem i ich do tego zmusza. Natomiast jeśli ktoś nie wyraża zgody na przyjęcie mandatu, to kierowany jest w tej sprawie wniosek do sądu o karanie. I tak jak jest to napisane w opinii prezydenta, tu akurat pogląd na to statystyczny no jest w jakimś sensie miarodajny moim zdaniem. W 2012 wniosków o karanie skierowano przez Straż Miejską, bo nie mówię innych organach, 6843. To są głównie przypadki odmowy przyjęcia mandatu karnego. Wyrok uniewinniający w 2012 roku w sprawach wnoszonych przez Straż Miejską zapadł w 18 przypadkach. W pozostałych przypadkach to już nie Straż Miejska, tylko sąd. I to jeszcze pod kontrolą instancyjną, bo przecież od tego także służy środek odwoławczy. Przyznawał rację wnioskowi straży o karanie. W warunkach domniemania niewinności, reguł procesowych, konieczności udowodnienia winy i w ogóle popełnienia czynu. Twierdzenie zatem, że Straż Miejska często stawia się ponad prawo, albo stawia się w kołosłowo, najogólniej to rzecz ujmując. Jeżeli chodzi o stosowanie innych środków, które Straż Miejska stosuje, o których tu była mniej mowa, unieruchomianie pojazdów, w ogóle ich odholowywanie, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, na większość czynności podejmowanych przez Straż Miejską służy zażalenie do prokuratora, o czym są ci, którzy kwestionują te rodzaje czynności, informowani to z czasem w postępowaniach skarbowych, także
wychodzi, który w sposób rozpatrywania jest tutaj omówiony, bo czasem w trybie skargi do prezydenta ktoś kwestionuje mandat, który sam przyjął. Oczywiście prezydent nie jest upoważniony do anulowania mandatu ani do ponownej weryfikacji, bo prezydent nie ma upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ani tym bardziej do inicjatywy. Ale często jest ujawniane takie przekonanie, że no, przyjąłem mandat, ale przemyślałem to i teraz uważam, że interwencja była nielegalna, proszę mi to cofnąć. To oczywiście no, jest, no, no, jest to w pewnym sensie zrozumiałe, jeżeli ktoś nie rozumie tego pouczenia i całej sytuacji, w jakiej się tam znalazł. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, w tej sytuacji mówienie, że Straż Miejska stawia się często ponad prawem, jest uogólnieniem. Podane zostało w opinii, informacja ogólnie, to jest rzecz przykra i ona nie powinna się zdarzać, ale niestety się zdarzała, zdarza i zapewne zdarzać będzie, niezależnie od tego, jakie uruchomimy siły i środki. Już starożytni postawili ten dylemat, kto upilnuje tych, co mają pilnować, no bo to zawsze jest ten problem. W ostatnich 3 latach, 2019, 2012, w stosunku do strażników miejskich, w odniesieniu do 13 osób zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw. Głównie dotyczy to kwestia przyjmowania korzyści majątkowych w okolicznościach pełnionej służby. No, są to zjawiska, które to sobie już łatwo tutaj wyobrazić, nie będę tego szerzej naświetlał. Są to zatem przypadki w ciągu 3 lat sporadyczne po prostu. Ja nie twierdzę oczywiście, że są wszystkie ujawniane, bo być może dochodzi o więcej na przykład. Tym niemniej twierdzenie o licznych nieprawidłowościach, częstym stawianiu się ponad prawem, jeszcze raz mówię, także w aspekcie czysto procesowym, mamy za te 3 lata 8 przypadków wskazujących wyroku. Tak jak mówię, nie powinno do tego dojść. I jest robione wiele, było robione i jest robione wiele, aby tego nie dopuszczać. Zwłaszcza na gardę są przypadki przekraczania uprawnień. Przypadki, z czym mieliśmy do czynienia, fałszowania dokumentacji, no ale jakby ekstraktowanie tego na całość, no jest nieuprawnione, bo w całym kraju w zeszłym roku było ponad 1 000 000 spraw karnych. To jest ponad 1 000 000 obywateli pod tego rodzaju zarzutami. No, no niestety obejmuje to także strażników, chociaż jak mówię, jest to rzecz marginalna. Jeszcze jedna sprawa, często poruszana, która polega na bardzo grubym nieporozumieniu. W ogóle włączanie do tej dyskusji zagadnienia wpływów z mandatu karnych jest nieporozumieniem. Nikt nigdy w ostatnich 15 latach w Krakowie nie oceniał nikogo w straży, komendanta straży, czy czarności straży, czy państwo jako rada ustalając plan dochodów, czy kiedykolwiek ktoś podnosi sprawę konieczności zaplanowania takiej, a nie innej kwoty z tytułu wpływów z mandatu, nigdy tego rodzaju parametry nie były wprowadzane. Zresztą to ma uboczne znaczenie dla dochodu. Czy podawana tutaj kwota około 7 milionów dotyczy, nawiasem mówiąc, mandatów wymierzonych, no bo w niektórych przypadkach jest problem z ich egzekucją i mandaty realnie ściągnięte, to jest rocznie, czyli popatrzymy za ostatni rok, ponad 4 miliony złotych. W wielu sprawach postępowanie egzekucyjne się toczy, bo jeżeli ktoś go dobrowolnie mandatu nie płaci, no to my to postępowanie czy Urząd Miasta prowadzi. To za nawiasem mówiąc jest kosztowne, znacznie bardziej kosztowne niż wpływy z tego rodzaju mandatów, ale mandat nie służy, nie jest źródłem dochodów gminy. Jest po prostu kara za popełnione wykroczenie. I przesłanki wymiaru tej kary są w ustawie. Nie w dowolnej dyskusji na ten temat, dlaczego tych karać, tych nie karać, temu dać więcej. To jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć w uzupełnieniu opinii. Jutro przypada ustanowiony ustawą Dzień Straży Miejskiej, także może to była okazja do omawiania tego rodzaju zagadnień w Wigilię, to jest nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Zofia Roskówka. Niżej. Drugi też. O, właśnie.
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwa Rada. Uważam, że każdy mieszkańc potrzebuje w Krakowie. Przede wszystkim to należałoby dla wielu dać spokój, a nie od samego informowania wywijać nad strażą szabelką. Ci ludzie chcą pracować, są zatrudnieni i słyszą ciągle, że nie są potrzebni i że biorą pieniądze, których w Krakowie nie ma. Takie słowa to dla nich stres. Mają rodziny, na których ta ciągła sytuacja przecież się odbija. Policja po powołaniu Straży Miejskiej scedowała na nią te bardziej niekorzystne funkcje. Samochody stawiane w odpowiednich miejscach, usuwanie handlujących odlotem i pojazdów. To też nic dziwnego, że zabrano 4000 podpisów u nich, zwłaszcza osób handlujących odlotem, ich rodzin, krewnych, znajomych, ich samych. Ci ludzie nie rozumieją, że jawna straż to inni będą tu i tak usuwać. Chciałabym przedstawić chociaż częściowo funkcję Straży Miejskiej. Na przykład pani się powołała na inne miasta. Ja się powołam na San Francisco, gdzie był pan prezydent Majkowski w ramach współpracy. Na terenie miasta San Francisco przyjeżdża po wypadku właśnie Straż Miejska z lekarzem przyjeżdżającym pierwszej pomocy i zasady wysyła poszkodowanego do szpitala na przebadania. Pilotuje taki wypadek do końca z tysiąc świadków, którzy tu chętnie się zgłaszają sami. Odda sprawę do sądu. Pracuje z pełnomocnikiem, który przyjeżdża prawie równocześnie ze strażą, a jest prawnikiem. Jeżeli ofiara wypadku podpisze umowę prawną za 10% udziału szkodowania. Składkę wchodzi na leczenie, zniszczenie bądź uszkodzenie samochodu i zdrowia inne koszty. Bać się więc o klienta, bo to również pieniądz prawnika. Wszystko załatwia sam. Zadba o leczenie, dokumenty, uszkodowane może iść do sądu bądź nie i tak wszystko załatwiamy. Klient tylko pod przemówę. A policja wchodzi wtedy, gdy potrzeba zrobić śledztwo, bo ktoś zginął na miejscu bądź jest nieprzytomny. Zatem działając dwa do mieszkańców i ich kości z San Francisco dwie instytucje. Na ulicy, krajach zachodnich, również działa parę instytucji. Tak więc często Straż Miejska, policja i przedwładza przynajmniej na przykład o policjach, które wyjdą na radę wojskową, która u nas nic nie robi, a czeka na wojnę i na emeryturę. A może w Polsce, która komisja na pewno też wykorzysta. Francuzi będą na granicy najbardziej liczą. A z policji, która nawet firma, Zatem na ulicy są trzy instytucje, które nawzajem widzą swoją pracę, swoje błędy, nawzajem konsultują bezpieczeństwo mieszkańców, współpracują z mieszkańcami. Straż Miejska jest potrzebna. Zna teren, nie tak jak policja, która przyjeżdża z innych miast, aby wspomagać naszą policję. Ostatnio, gdy na zebraniu spółdzielni mieszkaniowej Kliczenka mieszkańcy zarzucali brak bezpieczeństwa, policji to dzielnicowy zasadniczo przenoszono policjantów. Może ten brak należałoby uzupełnić Strażą Miejską. Tylko potrzebuje Straż dobrego ukierunkowania swoich zadań. Aż takowego nie ma, to nie wina Straży Miejskiej. A tych, którzy takie zadanie powinni opracować, według potrzeby miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panią referentkę, pani Radnicka. Bardzo proszę. Usłyszałam, że mandatami wystawianymi przez Straż Miejską możemy mieć
wydaje mi się tu nie jeden najważniejszy wniosek. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że reforma Straży Miejskiej w szeroko rozumianym, czy też mam nadzieję szeroko dyskutowanym aspekcie jest konieczna. I cieszę się, że też mamy w tym jakąś swoją zasługę. Tutaj radny Woźniakiewicz powoływał się na zmniejszenie ilości wystawianych mandatów. Tak, zmniejszenie ilości jak najbardziej nastąpiło od początku tego roku. No, być może ze względu na to, że my swoją akcję zaczęliśmy już w lutym i faktycznie radni, faktycznie strażnicy miejscy mogli spodziewać się tego, że wszyscy będą mieć na ręce patrzeć. Natomiast niezależnie od tego... Bardzo proszę o to. Niezależnie od tego jestem przekonana, że będziemy w całej akcji, będziemy w tej dzisiejszej dyskusji jest jak najbardziej pozytywny, ponieważ wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że nad reformą Straży Miejskiej musimy dyskutować. I nawet jeżeli nie będzie to likwidacja, to mam nadzieję, że będzie to reforma. A jeżeli teraz sprawa jest bardzo mocno nagłośniona, to mam nadzieję, że właśnie dlatego nie zostanie zamieniona pod dywan. I też tutaj liczę na to, że Państwo się do tego przyczynią, żeby ten problem rozwiązać w najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Wojtek Woźniakiewicz. Już nie, to jest wiceprzewodniczący, ale jest ostatni. Jeszcze Rada? Musi być. To bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący. Ja będę tak jak Klub Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciwko przyjęcia tej uchwały. Natomiast chciałem zwrócić się na coś, uwagę na coś, co już Państwo o tym mówili, ale Pan Naczelnik, Pan Szef Straży Miejskiej wystąpił. Chciałem się także odnieść do jego wypowiedzi. Ja mam dwa pecha, bo pracuję w centrum miasta i codziennie widzę na plantach stado ludzi pod wpływem alkoholu, a tam Straży Miejskiej nie widzę. Natomiast 20 metrów dalej, przy wylocie Świętego Tomasza, codziennie o 10 pojawia się samochód Straży Miejskiej, zajmujący się łapaniem ludzi, którzy wjeżdżają, jadą z miasta w stronę Filharmonii. Ci panowie pod wpływem alkoholu są od nich 50 metrów. Podam panu też przykład dwóch ulic Krakowa w centrum, gdzie mam nieszczęście mieszkać. Jeszcze nigdy Straż Miejska nie dotarła. I w zimie są tam kolejne na chodnikach wielkości dużego kurortu w Alpach. Także polecam, parę ulic jest w Krakowie, przy okazji panu powiem, o której ulicy chodzi, ale ja nie chcę załatwiać swoich interesów przy tej okazji. Do pana sekretarza chciałem też powiedzieć jedną rzecz, że zresztą radny Habrany zwrócił uwagę słusznie na tą panią, która przechodziła przez na czerwonym świetle. Rzeczywiście ma pan sekretarz rację, że to od funkcjonariusza zależy, czy daje mandat, czy połączy. Może dobrze by było, żeby czasem strażnicy miejscy zamiast działania mandatów także pouczali. Bo to mogłoby wzbudzić także wśród mieszkańców Krakowa jakiś element bliskości i zaufania. Mówię o tym, bo Państwo przecież w większości pamiętają komunistyczną milicję, która jednak przez wiele, wiele lat zmieniła się na tyle, że stopień zaufania do tych ludzi jest dużo większy niż był, a nienawiść do milicji była na pewno większa niż do Straży Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Woźniaki. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Komendancie, Szanowni Państwo. Jednak dwa, więc nie tylko jeden. Po pierwsze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu radnych, którzy wypowiadali się na ten temat, chciałbym zwrócić się do Przewodniczącego Rady Miasta, aby na którąś z najbliższych sesji wprowadził osobny punkt. Roboczo możemy go zdefiniować jako przedstawienie kierunków zmian organizacyjnych oraz priorytetów działania Straży Miejskiej wraz z dyskusją. Tak, aby pan komendant mógł opowiedzieć o tym, co już wdrożył, co planuje,
żebyśmy mogli porozmawiać o naszych oczekiwaniach od Straży Miejskiej. Poświęćmy na to osobny punkt i zastanówmy się nad tym. Natomiast drugi wniosek to wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Pozwolę Państwu, że go dokładnie uzasadnię. Szanowni Państwo, to nie jest, ponieważ słyszałem tutaj takie głosy, że to byłby wyraz lekceważenia, bo 5 tysięcy mieszkańców podpisało ten wniosek. Bardzo proszę o spokój, bo zachowam się jak Straż Miejska niedzielę mandatu do dźwięki. Więc może nie powinniśmy z nim tak postępować. Proszę Państwa, statut miasta Krakowa w ten sposób nie działa, że nie szanuje jednego klubu, więc kiedy on czy grupy mieszkańców, czy grupy radnych, czy lekceważy grupę radnych, jak ta grupa, ten klub, ta grupa mieszkańców składa jakiś projekt uchwały, to składam wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu jako wyraz lekceważenia. To nie na tym polega. Przypominam, że drugi termin jest po to, aby był długi czas, dwutygodniowy zazwyczaj, albo nawet dłuższy, na składanie poprawek i przy drugim czytaniu dyskutujemy tylko i wyłącznie nad poprawkami. Na tym mówi statut. Ten projekt uchwały, jeżeli go wszyscy chcemy odrzucić, a takie deklaracje padały ze wszystkich stron, a nawet jakbyśmy go nie chcieli odrzucić, nie daje możliwości poprawienia. No można najwyżej, jak nie uczyli starsi radni, wprowadzić tam tak zwaną poprawkę Misztala, czyli miejsce likwiduje się, poprawkę nie likwiduje się, ale przyjęcie takiego projektu uchwały byłoby bez sensu. A więc skoro nie można go poprawić, a drugi termin nie jest wyrazem szacunku dla określonego projektodawcy, to po co ten drugi termin? Odrzućmy w pierwszym czytaniu i dyskutujmy nad dalszymi działaniami i formą działania Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek będzie głosowany w roku głosowań, aby uspokoić atmosferę na wniosek pana przewodniczącego. Uważam pół godziny przerwy.